mogłaby się odbyć bez starostów dożynkowych. Których to starostów zapraszamy w tym momencie na scenę? A w tym roku? Tak, z pierwszym wypieczonym chlebem. Tegorocznym chlebem. W tym roku starostami są pani Kinga Mała-Chwiejczuk. Zapraszamy ją bardzo serdecznie. Pani Kinga wraz z mężem Karolem gospodarzy na 27-hektarowym gospodarstwie zajmującym się produkcją zwierzęcą, przede wszystkim bydłem mięsnym, ale także uprawami roślinnymi. Ponadto pani Kinga pracuje również w szpitalu jako pielęgniarka. Starostą dożynek został wybrany pan Rafał Maleńczuk, który jest właścicielem 16-hektarowego gospodarstwa. Ale proszę państwa, tutaj taka informacja, że jest to kawaler do wzięcia. Lubi on pracować, ale także tańczyć i śpiewać. Zajmuje się hodowlą bydła oraz drobiu, kaczek, gęsi, indyków, ale także ptactwa ozdobnego, takiego jak pawie czy papugi. Gospodarstwo pana Rafała jest w pełni ekologiczne. Gospodarzu, przyjmij od nas ten bochen chleba upieczony z ziarem naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, aby nikomu na wsi, jak i w mieście nigdy go nie zabrakło. Z wielką radością przyjmuję ten bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Będziemy dzielić go sprawiedliwie tak, aby nikomu nie zabrakło tego chleba. W końcu nadszedł czas, kiedy wracamy do corocznej tradycji święta plonów. Jesteśmy w Sowacinku Starym. Na zaproszenie Rady Sołeckiej, Sołtysa, lokalnej społeczności, a także druhów strażaków miejscowej OSP. Dzisiejsze uroczystości dożynkowe mają charakter kościelny i ludowy. Najpierw msza święta, a teraz ceremoniał dożynkowy. Jeszcze raz dziękuję księdzu dziekanowi Marianowi za mszę świętą, która jest dziękczynieniem Bogu za zebrane plony. Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, a także okres wyjątkowy, który pozwala nam na podsumowanie całorocznej pracy rolnika, jego zaangażowania i trudu oraz radości z zebranych plonów. Najważniejszym symbolem święta plonów jest chleb i kłosy zbóż upięte w te misternie wykonane wieńce dożynkowe. Dziękuję naszym sołectwom za barwny korowód i wieńce dożynkowe. Trzeba dużo chęci, pracy i wysiłku przy tworzeniu tych arcydzieł. Ale jedno jest pewne. Te wieńce jednoczą wieś. Jako wójt gminy Biała Podlaska pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców naszej gminy, gości przybyłych z innych miejscowości, z tym z miasta Biała Podlaska, a zwłaszcza rolników. Dożynki to w szczególności święto rolników, ale w istocie święto nas wszystkich, bowiem wszyscy jesteśmy konsumentami żywności. Dziękuję za chleb na polskim stole, którym dzielimy się z naszymi rodzinami i życzę wszystkim rolnikom, aby waszej ciężkiej pracy towarzyszyła satysfakcja i radość. A nam wszystkim nie zabrakło tego świętego polskiego bochna chleba. Po trudnym okresie robót polowych następuje czas radości i zabawy. Czas spokoju i wdzięczności za błogosławieństwo Boże i uzyskane plony. Dziękuję wam za chleb, który i ja zgodnie ze starą tradycją otrzymałem. Dziękuję za wasz wielki trud, drodzy rolnicy,
za dobrą pracę, za jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów. Lider Ruchu Ludowego Wincenty Witos często podkreślał, że rolnik wiele daje, ale niewiele otrzymuje w zamian. Dlatego w okresie ciągłych zmian, jakie zachodzą w Polsce, należy pamiętać o rolnikach, aby ich sytuacja życiowa ulegała ciągłej poprawie i wszyscy doceniali ich rolę dla polskiej gospodarki. Bowiem polski chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały w przeszłości podstawę do stworzenia naszego państwa. Polski rolnik zawsze stał w pierwszym rzędzie najlepszych i najbardziej pracowitych obywateli naszego państwa, a zdrowa, tradycyjna polska żywność jest naszym dobrem narodowym i naszą rozpoznawalną marką na świecie. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że ostatnie lata nie były łaskawe dla polskiej wsi. Obiecywano podwojenie obecnych dopłat dla rolników, tymczasem będą one o 1/3 niższe. Zagrożone jest otrzymanie pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy, z którego miały być finansowane drogi, woda, kanalizacja czy cała infrastruktura energetyczna. W krótkich słowach, gmina Biała Podlaska ciągle się rozwija, a szczególny nacisk kładzie na inwestycje zarówno w infrastrukturę wodno-ściekową, jak i drogową oraz modernizację świetlic wiejskich. Prowadząc politykę proekologiczną, realizuje instalacje solarne i fotowoltaiczne czy oświetlenie LED-owe. Realizacja tych przedsięwzięć nie byłaby oczywiście możliwa bez wykorzystania funduszy zewnętrznych, o które samorząd ubiega się bardzo skutecznie. Co roku gmina przeznacza na inwestycje 20 milionów złotych. Wszystkie działania gminy skierowane są na podnoszenie atrakcyjności osiedlania się na terenie zarówno nowych mieszkańców, jak i lokowania tu nowych inwestycji przez podmioty gospodarcze, co przejawia się choćby największym przyrostem ludności, jaki znajdziemy w całym powiecie bialskim, jednym zresztą z największych w województwie lubelskim. Jak mówi stare polskie przysłowie, życzę wszystkim rolnikom, aby dobrze plonowało, po 100 korców skopy dało. Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie na tej dzisiejszej uroczystości. Jest mi ogromnie miło być razem z wami na święto takiego naszego chleba. Chleb, który dzięki waszej pracy, waszej determinacji, a także waszej miłości do kochanej ziemi na pewno nie zabraknie. Życzę wam z całego serca, żeby tej siły wam nie zabrakło. Wbrew przeciwom losu, wbrew kapryśom pogody, wbrew także sytuacji ekonomicznej, która aktualnie dotyka nas wszystkich, ale przede wszystkim was, kochani rolnicy. Jest nie do pojęcia i nie do pomyślenia, że za tak ciężkiej pracy, chociaż nawet w takim dniu jak dzisiaj, żeby ta praca nie była doceniana, że wasza siła i waszej determinacji do produkcji rolnej nie jest ani doceniana, ani szacowana przez rządzących. Dziękuję za waszą pracę, bo praca ta przynosi nie tylko ekonomiczne rezultaty, powinna przynosić ekonomiczne rezultaty, ale ona ma swoją wielką społeczną funkcję. Życzę, aby w tych trudnych czasach ta dłoń, która podaje chleb i ta, która po nią sięga, konsumenci, pozostawali w solidarności, aby zawirowania gospodarcze, które za nami
i niestety przed nami nie zakłóciły tego, tej relacji, która pozwala dostrzegać, że jedni drugim są potrzebni i że jedni doceniają rolę drugich. Sława Cinek jest gospodarzem tegorocznych dożynek i jest nim ponownie po 22 latach. Wieś prężnie rozwija się dzięki zaangażowaniu jej mieszkańców, zrzeszonych w licznych organizacjach. A działa tutaj jednostka ochotniczej straży pożarnej, która liczy ponad 60 członków. Przy jednostce powstała także młodzieżowa drużyna pożarnicza, do której należy ponad 20 młodych ludzi z terenu całej gminy. W Sławacinku działa też szkoła z tradycjami, która we wrześniu bieżącego roku świętować będzie jubileusz 25-lecia nadania imienia. W Sławacinku śpiewa zespół ludowy Jutrzenka oraz działa koło gospodyń wiejskich o tej samej nazwie. Działa prężnie koło gospodyń wiejskich Rumianki, które powstało w 2020 roku i nieustająco się rozwija. Tak jest i z roku na rok w tym kole gospodyń przybywa członków, którzy systematycznie spotykają się w pięknej i dobrze wyposażonej świetlicy wiejskiej. I co roku koło gospodyń Rumianki organizuje festyn rodzinny, a także Dzień Dziecka. Dokudów to wieś z niezwykle bogatą historią. Niegdyś ta wieś posiadała prawa miejskie i nosiła nazwę Lewkowo lub Dokudowo. Dzisiaj w Dokudowie funkcjonują niepubliczna szkoła podstawowa oraz pracownia obrzędowości i gwary, która działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Sercem pracowni jest zespół obrzędowo-śpiewaczy Lewkowianie, znany nie tylko w naszym regionie. A ten zespół bowiem, pielęgnując dokudowską gwarę i tradycję, wielokrotnie uczestniczył w międzywojewódzkich przeglądach teatrów obrzędowych, zajmując za każdym razem wysokie miejsca. A jest to koło gospodyń wiejskich, grabanowskie pokolenia na obcasach. To jest grupa, dzięki której to trzy, a nawet cztery kolejne pokolenia spotykają się, aby wymienić się doświadczeniem, przekazać nieocenioną wiedzę młodszym i okazać wsparcie starszym. Jak same o sobie mówią, czyli gospodynie z Grabanowa, razem pracujemy, bawimy się i szerzymy wiedzę o naszym regionie. My, korzystając z okazji, w imieniu koła gospodyń wiejskich Grabanowskie pokolenia na obcasach i wszystkich mieszkańców Grabanowa, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wójtowi gminy Biała Podlaska. Dziękujemy bardzo, panie wójcie, oraz całej Radzie Gminy. Przede wszystkim za wszystkie inwestycje, które wydarzyły się w ciągu ostatniego czasu w naszej miejscowości. Wieniec przedstawiający gołębia pokoju unoszącego się nad kulą ziemską. Wykonany został ze zbóż, kwiatów wrotyczu i zatrwianu oraz mchu chrobotka. Autorką wieńca podczas jego tworzenia towarzyszyło marzenie o pokoju na świecie. Jaźwiny położona jest na końcu gminy, graniczy z gminą Drelów.
Jest to wieś leśno-rolnicza. W dużym procencie mieszkańcy Jaźwin żyją właśnie z leśnictwa. Jaźwiny są malowniczo położone między polami i lasami, gdzie na każdym kroku czuć bliskość natury. Na terenie wsi Jaźwiny znajduje się wiele uczęszczanych szlaków rowerowych, są także szlaki konne. Dzisiaj są to szynki, trzeba się radować i za nasze plony Bogu podziękować. Jesteśmy tu dzisiaj, bo to nasze święto, aby podsumować to, co osiągnięto. Nasi mili goście, coście tu przybyli, bardzo się cieszymy, żeście się stawili i szanowną władzę. Tutaj witamy, bo my w Sławacinku dożynki dziś mamy. Miejscowość Młyniec została założona w XVII wieku przez właściciela ziemskiego pana Woronieckiego. Wieś Młyniec składa się z czterech części. Młyniec wieś, Młyniec kolonia, złamany most i pod mostem oraz Młyniec smolarnia. Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od młyna, który istniał tam do XVIII wieku. Młyniec kojarzy się też z nazwą Hulanka, od nazwy przydrożnej karczmy, której właścicielem był Żyd Rabiej. A do połowy XVIII wieku w Młyńcu zajmowano się wyrabianiem smoły. Musimy siać, choć wiatr porywa ziarno, choć ślad za siewcą kroczą stada wrót. Musimy siać, nie wiedząc, w którą stronę poniesie wiatr i w ziemię rzuci się. Nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony, w dożynkach czy radosnych kupnie śpiew. To mała miejscowość leżąca w dolinie rzeki Zielawy, należąca kiedyś do folwarku w Ortelu Książęcym. Obecnie we wsi mieszkają 193 osoby, w tym 102 kobiety i 91 mężczyzn. Ciekawe, jak to się rozkłada, ile kobiet przypada na jednego pana. No w tej chwili aż tak biegła w matematyce nie jestem, ale jeden z kawałkiem na pewno. Zapraszamy po jelce, a wieś ta liczy ponad 200 mieszkańców. Położona jest daleko od centrum gminy. Teren gminy, wsi obfituje w piękną roślinność. Gminy też, dlatego łatwo o pomyłkę. A pobliski las, zwany Florią, znany jest wszystkim okolicznym grzybiarzom. Przejeżdżając przez Pojelce można spotkać dziką zwierzynę. Na terenie miejscowości działa powstałe w 2019 roku koło gospodyń wiejskich pod jakże wybuchową nazwą Petardy z Pojelec. A ten ogród Piotruś obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Na terenie rodzinnego ogrodu działkowego pod stałym nadzorem 9 kamer znajduje się 438 działek ogrodowych, ścieżka zdrowia, ścieżka edukacyjna, siłownia zewnętrzna, dwa nowocześnie wyposażone place zabaw dla dzieci, duży teren wspólny przy domu działkowca, jak też dwa parkingi. Dwie odrębne miejscowości, ale przytulone do siebie. Dzieli je granica administracyjna, a łączy szkoła, sklep, kościół, biblioteka, świetlica wiejska, straż pożarna, a także wspólna praca, śmiech i zabawa. I właśnie dzięki temu, co ich łączy, tradycyjnie wspólnie uwili wieniec dożynkowy i właśnie go Państwu prezentują. A Styrzyniec to wieś malowniczo położona w Dolinie Krzmy, 10 km na zachód od Białej Podlaskiej. W Styrzyńcu od 2005 roku działa zespół śpiewaczy Barwinek, który wykonuje głównie pieśni ludowe, ale w ich repertuarze nie brakuje także pieśni patriotycznych i przyśpiewek biesiadnych. W wyremontowanej świetlicy znajduje się klub kultury, w którym odbywają się cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest tu również pracownia rzeźbiarska i pracownia filcu. Woroniec to wieś z tradycjami.
Zamieszkuje ją obecnie ponad 360 osób. Zabytkowy drewniany budynek, który pozostał po dawnych właścicielach świętopełk mirskich, jest dziś siedzibą Klubu Kultury z pracownią zdobnictwa ludowego. No i miejscem spotkań mieszkańców. Nie każdy, proszę Państwa, wie, że Woskrzenice Małe w XVIII wieku były wsią magnacką, należącą do powiatu brzesko-litewskiego. Obecnie w Woskrzenicach Małych działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której początki sięgają 1967 roku, a więc liczy już sobie ona ponad 50 lat. Czyli jednostka jak najbardziej z tradycjami. Dziś nasi rolnicy mają swoje święto, bo już przez pierwszą przez pola uprzątnięto. Dziękujemy Bogu za dobry urodzaj. O Matko, daj świetrza, Ty zdrowia nam dodaj. Ten piękny kosz dożynkowy to dzieło członków Koła Gospodyń Wiejskich Maki oraz mieszkańców sołectwa Wólka Plebańska. A pierwsze wzmianki o wsi Wólka Plebańska są opisane w monografii powiatu bialskiego z początku XIX wieku. Drodzy Państwo, mam ogromną przyjemność podziękować Pani Józefie Daniluk za wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Pani Józefa z gminą współpracuje już więcej jak 20 lat, podpowiada mi tutaj, więcej jak 20 lat. I panią chcemy dzisiaj uhonorować dyplomem za wkład pracy, jakie wnosi w rozwój tej naszej lokalnej społeczności. Czy będziesz moją na zawsze ją? Dziewczyk, jaka mi się ucieszyło i uśmiechnęło się. Dziewczę na zawsze moją już było i pokochało mnie. Będziemy razem do końca życia, będziemy kochać się. Jesteśmy szczęście moją miłością, o tobie tylko śnię. Przynoszę tobie, moja dziewczyno, siedem czerwonych róż.
było na zawsze już. Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż. Powiedz, czy będziesz moją na zawsze już. Bardzo ze słabą gościnnością kolejnych igrzysk od roku 2006 czy 2007 rozgrywanych został zespół Słowacinka! Wszystkim tu obecnym i mieszkańcom Szczecińca, że gdyby nie Maja, i gdyby nie Weronika, to by nie było tego zwycięstwa. Te pacjenty, zawodnicy, to było tło, to był tylko dodatek. Wygrały dziewczyny, błękitne markoczyki i krucze włosy. Drodzy Państwo, widzicie, jakie to są emocje? A co było wcześniej na zmaganiach, to już nie powiem. Bardzo się cieszę, że ludzie chcą aktywnie wypoczywać. Takich organizacji uroczystości, jak w gminie Biała Podlaska, skromnie powiem, nigdzie nie ma. Chciałem wszystkim serdecznie pogratulować. Naprawdę, kochani, ja bardzo się cieszę, jak widzę młodych ludzi, że aktywnie chcą spędzać czas. A przy takiej uroczystości, święcie plonów, jak dzisiaj, to tym bardziej. Gratuluję wam aktywności, gratuluję odwagi i jesteście dumą tej gminy. Kochani, telewizja, ale to nie są jeszcze ostatnie podziękowania. Kochani, drodzy Państwo, z dedykacją. Wiesław Panasiuk w podziękowaniu za wiele lat współpracy. Andrzej Potris Żukowski. I kochani, przed Bogiem miłość wzajemną, że za rok się spotkają i zawsze ze sobą już będą. Ten, kto za nią pisał do niej listy miłosne, w samotności przeżył pierwsze zimne wiosny, nie wytrzymał do wakacji, postanowił ją odwiedzić, bo nie dostał już dawno od niej żadnej odpowiedzi. Przyjechał do jej domu podróż długiej podróży, cieszył się, że ją zobaczy, w końcu tyle dla niej znaczył. Lecz gdy ona go ujrzała, szybko się schowała, drzwi mu matka otworzyła i jak mu powiedziała. Pani śmiało śpiewamy wszyscy, śmiało, śmiało. Mieszka, a nie, o nie, nie, nie. A mieszka już dawno.
widzą i co tak naprawdę widziałeś w nas.